Hej, 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 witam was ponownie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, jesteśmy przy Myśliwym. Przypominam, że realizujemy sobie po kolei sześciutkie zlecenia wiedźmińskie, na jakie do tej pory wpadliśmy. Zaczynając od tych najprostszych, jesteśmy mniej więcej w połowie, no i zaczynamy kolejne. Tak? Przychodzę w sprawie zlecenia, rzecz jasna. Przychodzę w sprawie zlecenia. Wiecie, co to za potwór? Musi strasznie wielki, bo tuzin wilków utłuk. Wypruł z nich flaki, ale wszystkiego nie zeżarł. Znaczy, ze złości zabija. I ryczy, i wyje po nocach, że strach. Nikt się do lasu pójść nie odważy, choć głodno we wsi. No dobrze, standardowo zanim podejmiemy się jakiegokolwiek zlecenia, warto by się zastanowić, jak zostaniemy nagrodzeni. Mógłbym się zająć tym potworem, ale nie za darmo. Ile chcecie? Uczciwie, panie. Jak od babci wzięliśmy 275, to od ciebie tak 290. Dużo chcecie. Ale po prawdzie za taką robotę urwijcie parę koron i umowa stoi. Mówisz? Dobra, urywam 5. Dużo chcecie. No, bez jaj. Jeszcze 5. Mniej niż od babci nie wezmę. Dużo chcecie. O, co za gnida. Dobra, nadal mniej niż od babci. Dużo chcecie. Ale frajer. No dobra, masz, tak. Tyle co poradzę. Możemy zapłacić. Ale gnojek, co? Babcia chciała mniej. Zajmę się tym. To nam się poszczęściło, żeście do nas zaszli. Powodzenia! Dobra, idziemy zobaczyć, co to za bestia. W końcu coś dużego, faktycznie... Chętnie bym sprał coś ogromnego, większego od Geralta. O, widzę kawałeczek. 100 kroków to jest dystans, który spokojnie możemy sobie pokonać pieszo. Mamy przeszukać las używając wiedźmińskich zmysłów. Pewnie wpadniemy na te faktycznie pożarte wilki, o których mówił wieśniak. Dobra, myślę, że możemy się powoli zacząć rozglądać. Czy coś nam się gdzieś nie świeci? O! Mówiłem, są i wilki. Ładnie ułożone, faktycznie niezjedzone. Potwór wybił całą watachę. Są jego ślady. Naprawdę duża sztuka. Dziwne, że Geralt po samych śladach bestii nie odważy się zgadywać, co to takiego. Tu była mała przerwa, ale tu znowu się ślady wznawiają. Wchodzą, o, bardzo stromo w górę. My pod to podejdziemy. Czyżby w las na drzewo? Chyba tak. Zostawił sporo futra, ocierając się o pień. Zapach dalej się utrzymuje. Aha, czyli dalej już na węch pójdziemy. No daleko te potwory na nasze szczęście, jak widać, nie uciekają. Tu coś innego robił. Okej, mamy coś. Z daleka wygląda mi to na po prostu niedźwiedzia. Może ten... Muszę znaleźć inną drogę. Co jest z tym kamieniem? Czemu się świeci? Jak gówno biesa. Ja, stare i zasuszone. Bestia jest przed jakiegoś czasu. Jakby się tu wspiąć. A niestety nie jestem tak zwinny, jak to stworzenie. Tędy chyba też nie wejdę, co? Dobra. Udało się. Gdzieś tu się kończył trop. Nie spadnie tylko Geralt. Gdzie to jest? Dobra, idźmy po prostu w środek, może... A, bo mamy znaleźć wejście do jaskini. A nie chodzić naokoło. Dobra, to będziemy szukać. To wygląda, jakby mogło
prezentować wejście do jaskini zaraz obok. Czyżby... Nie. Tylko mi się wydawało. Dobra, szukajmy dalej. Zejdźmy na dół. Właściwie to nie musimy tego robić z podglądem wiedźmińskich zmysłów. Musimy tylko obejść całość naokoło. Nie no, tu zaczęliśmy naszą wędrówkę, nie? Tak, tu był ten kamień. A, bo tu jest wejście, tylko ja muszę wejść z góry i spaść tam jakoś. Bo chyba nie każą mi szukać innego wejścia, co myślicie? To było trochę męczące. Nie, Geralt. Nie spadamy. O Boże, co wyczyny kaskaderskie. To chyba jest tu. Bez kitu, pod tym drzewem. Nie! Dobra, udało się, to się udało, najważniejsze. Podejmujemy dalej trop. Geralt, właściwie wiesz co? Dobrze chyba by było, żebyś ty, chłopaku, przemedytował, odnowił sobie wszystko, co masz do odnowienia. I dopiero za chwilę... rzucimy się na bestię. Ja sobie pozwolę tą chwilkę wykorzystać, żeby przerzucić nasze połszonki. Mamy jaskółeczkę, zamieniamy na wodę, którą używaliśmy troszkę zbyt długo chyba. Ja z lenistwa oczywiście jej nie podmieniłem wcześniej. Przeszukaj jaskinię, tu coś mamy. Ło, on jest tutaj, śpi. Zginął niedawno. Ciekawe, co go załatwiło. Trochę mniejszych śladów. Inny trop. Ślady są za małe, jak na biesa. Tu coś jest. Oba straciły sporo krwi. Z czymkolwiek będziemy się mierzyć w takim razie. O, skrzynia. Skrzynia. Pewnie, że sprawdzimy. Jej, dostaliśmy olej przeciwko wampirom. Fajnie. Z czymkolwiek się będziemy mierzyć... To jego ślady. Stoczył długą walkę. Będzie osłabione, co troszkę mnie smuci. Muszę przyznać. Tu coś jeszcze jest. Strzępki pokrwawionego futra. Ten drugi miał inne umaszczenie. Musiał być czart. Pewnie rywalizował z biesem o terytorium. Trzeba będzie go tu zwabić. Przygotuj przynętę na podstawie receptury alchemicznej. O, nagle magicznie dostałem recepturę. Super, spoko. Wchodzimy w takim razie w naszą alchemię. Z nadzieją, że mamy wszystko, co jest potrzebne. Jest odwar na czarta. Czegoś potrzebujemy. Słuchajcie, czegoś potrzebujemy. Potrzebujemy... niebieskiego mutagenu? Mutagen z czarta. O cholera, to podejrzewam nie będzie wcale tak łatwo go zdobyć. Geralt, ale wskocz tam, dziękuję. Pozwólcie, że ja sobie zobaczę, gdzie mogę znaleźć mutagen z czarta. Dobra, jestem już z wami, oczywiście porwałem się standardowo nie na to, co trzeba. Tak naprawdę mam stworzyć inną rzecz, która pewnie jest gdzieś totalnie na dole listy, jak to rzeczy bardziej fabularne. Nie odwar, tylko przynęta. Olej. Wyśmienity olej, gwiazd... Blam. Składniki alchemiczne. Przynęta na czarta, dokładnie. I chodziło o ten przedmiot, łajno biesa, które znaleźliśmy jeszcze przed wejściem do jaskini. Czyli przygotowujemy sobie teraz przynętę na czarta. I z tą przynętą możemy udać się gdzieś tutaj w pobliże.
Na przykład tutaj, jak sugeruje mi mapka. Muszę tylko wejść w ekwipunek i pewnie ją sobie wrzucić w któryś z szybkich slotów. Tu jest. Dobra, mam w kieszeni wyekwipowane. Jak to się robi? Tutaj. Dobrze. Geralt wylał pierwsze. Zrobione. To powinno go tutaj zwabić. Jest trochę dziwne, że nie chcę po prostu wylać tego w jednym miejscu, a w jakimś tam konkretnym obszarze. Drugie wlane. Teraz gra mi sugeruje troszkę wrócić. Sześćdziesiąt kroków zaraz będziemy. No i zobaczymy, ja w sumie nie wiem w jakich godzinach... Wylej, nie machaj. W jakich godzinach urzędują te stworzenia. Czarty i biesy. Dobra, ostatnie, ale zanim odpalę ostatnie, wejdę sobie jeszcze tylko w bestiariusz i zobaczę, czy mam gdzieś właśnie jakiegoś czarta. Jest czart. Wygląda w ten sposób, nie wiem czy już z takim walczyliśmy, przyznam szczerze, że chyba niespecjalnie. Petarda i olej przeciwko reliktom. W tym momencie dobrze by było wejść w alchemię i zobaczyć, czy taki olej jesteśmy w stanie już przyrządzić. Eliksiry, ja może będę zamykał kategorię. Alkoholi nie chcemy, eliksirów nie chcemy, odwary nie chcemy, oleje. Przeciwko reliktom, brakuje mi składnika, a konkretnie... jemioły. Kurde, najchętniej bym pozbierał tę jemiołę, tylko że będę teraz marnował wasz i swój czas. A z uwagi na to, że to jest niskolevelowe zadanie, to pozwolę sobie po prostu go zaatakować bez wcześniejszego przygotowania. Dobra, czwarte miejsce oznaczone. Wystarczy poczekać w jaskini. Wracamy teraz do jaskini. Swoją drogą, jak się okazuje, tu gdzieś jest wejście do niej, jakieś inne, o, takie. Z którego nie skorzystaliśmy. Trochę zcheatowaliśmy. Dobra. Załącza się cutscenka. Podejrzewam, że czart za momencik się pojawi. O kurde, jest wielki! No, chciałem swoje, to mam. Targetuj go. Dobra. Najgorsze jest to, że takich dużych przeciwników nie da się targetować. Czekaj, ja sobie wybiorę. Co ja mogę wybrać? No spróbujmy tym naszym igni biednym. Ło, dobra, potrafi zeszaleć. Będziesz mi pat... Ty się leczysz! Tu nie chcemy, żebyś się leczył. Jest tutaj tak ciemno. Użyliśmy sobie groma. Dobra, trochę go osłabiliśmy. O, ładnie wchodzą krytyki. Teraz ja jestem ogłuszony. Będziesz patatajał, czy nie będziesz? No, będzie patatajał. Musimy odskoczyć i użyć jaskóły. Uciekaj. Ja tu nic nie widzę w tej jaskini, bo jest za mała na taką walkę. Kurde, jeszcze raz mnie walnie, będzie po mnie. A zaraz mnie walnie, bo jestem ogłuszony.
A, jeszcze tak mnie staranował. Kamera mi się odwraca, nic tu nie widzę. Co tu się dzieje? Dobra, kończymy go. No to na razie z tych wszystkich zleceń wiedźmińskich zdecydowanie było najbardziej wymagające. Wrócimy do myśliwego z trofeum. To był w ogóle myśliwy czy zwykły wieśniak? Ja chyba sobie ubzdurałem, że to był myśliwy. A może był myśliwy. Zaraz się dowiemy. Odbierz nagrodę za zabicie czarta. Czy to jest jeszcze jedna skrzynia? A nie, to jest ta pierwsza. My po prostu powinniśmy wyjść tędy. Łotka, jesteś gdzieś tutaj? Przydasz mi się. Oczywiście na górze się zespełniła. Chodź. Tempo! Łotka, nie jesteś zbyt zwinnym stworzeniem. Dobra, lecimy. Wracamy do wioski, odbieramy nagrodę. I chyba damy radę jeszcze ogarnąć jakieś inne zlecenie dziś. Szczególnie, że na liście mamy ich trochę. Swoją drogą dajcie znać, kiedy myślicie, że powinniśmy się w końcu udać na Skellige, bo to też po części od was zależy. Ja nie wiem, jak dużo chcecie widzieć tych zadań, prawda, dodatkowych w tych lokacjach. No bo tak naprawdę jeszcze nie oczyściliśmy większości tablic z zadaniami. Tych zadań może być dużo, dużo więcej. Tak samo zleceń wiedźmińskich, jak i zadań pobocznych, więc no dawajcie znać, jak wy to widzicie. Jako, że seria już się niesamowicie przedłuża, ja bym był w sumie za tym, żeby niedługo udać się na Skellige. Jestem bardzo ciekaw, czy wy popieracie takie myślenie. Dobra, myśliwy, jednak dobrze myślałem, myśliwy. Ale przychodzę w sprawie zlecenia. Pozbyłem się czarta, który grasował w pobliskich lasach. Walczył z biesem o terytorium i dlatego był taki agresywny. Czart i bies, co to? Potwory się zmówiły na naszą wioskę? Myślicie, że więcej ich będzie? Nie sądzę, ale rozejrzę się jeszcze po drodze. Dzięki. A tu mam sakiewkę dla was. Wszyscy z wioski się złożyli. Dziękuję. Bywaj. No i ładnie. I tu swoją drogą też mam chyba tablicę, nie? Ona jest do czyszczenia, czy już była czyszczona? Zobaczmy. Poziom 20, fajnie. Nie, tutaj same notki. Nic ciekawego. No i jak widzicie, Skellige już znowu nas woła. Za każdym razem, kiedy kończymy jakieś zadanie, Skellige woła nas, woła Geralta. Kiedy w końcu się pod tym ugniemy i kiedy w końcu tam popłyniemy, sam nie wiem. Kolejne zadanie jest na poziom 22, ale tajemnica wsi Stegny. Pozbądź się grasujących po wsi guli. No właśnie. I czy bierzemy się za to teraz, czy bierzemy się za to później? Musicie dać mi znać. Wiecie co, ja chyba dzisiaj skończę po prostu wcześniej. Zrobimy taki krótki odcineczek, bo krótkie odcineczki wiem, że wy oglądacie chętnie. Może nie chętniej, ale przynajmniej większość z was je kończy, więc skoro mamy krótszy odcineczek, to szybkie i proste pytanie do was. Kiedy płyniemy na Skellige? Czy robimy to teraz, czy robimy to po zakończeniu zleceń wiedźmińskich i jeszcze innych misji, które napatoczą nam się po drodze? Dawajcie znać, jestem bardzo ciekaw, co robimy dalej. A na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już niedługo. Pa, 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 pa.